Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj ostatni pojedynek pomiędzy zespołem z Ekstraklasy a z europejskiego topu. To są moje ostatnie saszytki z Ekstraklasy, więc no niestety ostatni taki pojedynek wybrałem. Tym razem Jagiellonię, ponieważ jest to zespół, który ostatnie czasy bardzo wysoko zawsze kończy sezon, więc zasługuje Jagiellonia na to, żeby również jakiś meczyk rozegrać dla niej. A przeciw Jagiellonii stanie dzisiaj Atletico Madryt. Tak więc zaczynamy. Po 5 saszetek, tak jak zawsze. I lecimy. No tutaj nie ma nic. Jakby była Wisła, to 3 brameczki w jednej saszetce. Czyli by było niesamowicie. I patrzymy teraz dla Atletico. Również nic nie wpadło. I jest bramka dla Jagiellonii. Burliga strzela na 1 do 0. A dla Atletico nic nie wpada. I patrzymy. Jest kolejna bramka dla Jagiellonii. Tomasik na 2-0. No ciężko będzie Atletico odrobić taką stratę. Jeżeli teraz nic nie wpadnie, no to bardzo są duże szanse dla Jagiellonii. No i nie ma ani jednej karty, ani jednej bramki dla Atletico. Lecimy dalej, po 2 saszetki zostały. I może coś jeszcze wpadnie. Tak, jest trzecia bramka, czyli już mały taki pogrom. Rafał Grzyb i 3-0. No i nie ma nadal nic dla Atletico. Bardzo cienko. I zobaczymy, czy Jagiellonia dobije przeciwnika kolejną bramką. Nie, tym razem nie wpadło nic, ale myślę, że 3 brameczki, które do tej pory Jagiellonia strzeliła, to wystarczy, żeby pokonać w dzisiejszym meczu Atletico Madryt. I tak też się dzieje, moi kochani. Piękny meczyk, Jagiellonia ogrywa europejskiego potentanta 3 do 0. Tak jak mówiłem, moi kochani, to jest ostatni pojedynek. Skończyły mi się saszetki z polskiej Ekstraklasy. Tak więc żegnam Was. Jeżeli filmik się podobał, łapki w górę. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.